Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem w studio Łukasz Olbert, wrocławski radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie radny, 2017 rok, firma Fortum próbuje budowy spalarni odpadów przy ulicy Obornickiej. Protesty mieszkańców niweczą te plany. Rok 2021, firma Fortum podejmuje kolejną próbę budowy spalarni śmieci, tym razem na terenie Wiszni Małej. Podpisuje porozumienie właśnie z gminą Wisznia Mała, ale też z gminą Wrocław. Jak pan myśli, jak skończy się tym razem? No i jesteśmy po kolejnych protestach mieszkańców, między innymi Pawłowic, ale także Zakrzowa Wrocławskiego, bo to jest styk Wrocławia, ale także Ramiszowa z gminy Długołęki. Nie rozumiem tylko tutaj decyzji Urzędu Miasta, ponieważ jak już wiemy, zostało podpisane porozumienie. Urząd Miasta, a pan prezydent Wrocławia posiadali taką wiedzę, że taka spalarnia odpadów niesegregowalnych, między innymi na przykład opon, będzie tam w takiej lokalizacji funkcjonowała. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego nie poinformowałem mieszkańców najbardziej zainteresowanych. Ciężko mi na to odpowiedzieć. Na pewno takiej odpowiedzi będziemy szukać bezpośrednio u pana prezydenta i u Urzędu Miasta Wrocławia. Bo to nie jest tak, że to nie jest sprawa Wrocławia. Oczywiście to jest sprawa Wrocławia. Jeżeli tam jest podpis przedstawiciela Urzędu Miasta Wrocławia, no to jest to sprawa mieszkańców Wrocławia. Natomiast oczywiście teren jest formalnie, należy do gminy Wiśnia Mała, natomiast graniczy tak naprawdę bardzo blisko z Wrocławiem. A bierzemy pod uwagę to, że niektóre już doniesienia twierdzą, że ta spalarnia może wytwarzać siłę emisji równą między innymi 15 tysiącom naszych kopciuchów wrocławskich, które likwidujemy. To wszystko przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych może zacząć przelatywać, tak to przepraszam nazwę, do Wrocławia. Więc to jest oczywiście jak najbardziej sprawa pilna, wymaga dyskusji i należy zadać pytanie, dlaczego miasto Wrocław podpisało taką umowę, a nie poinformowało ani radnych, ani także mieszkańców zainteresowanych. Wy takie pytania zadaliście prezydentowi? Oczywiście zadajemy. Mamy też najbliższą sesję Rady Miasta. Będziemy tę sprawę wyjaśniać. Mamy nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami tą inwestycję uda nam się zablokować. To teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Na ostatniej sesji wrocławscy radni zdecydowali o obniżce cen biletów MPK. Ma to się zadziać od 1 lipca. Dlaczego pan był za obniżką? Byłem za obniżką, jednocześnie byłem przeciw podwyżce. No, przypomnijmy, że podwyżka aż o złoty 20 zł za jeden bilet jednorazowy, także na bilety czasowe, to jest duża podwyżka, aż 35%. Ona została przegłosowywana w zeszłym roku na wniosek pana prezydenta, na wniosek klubu pana prezydenta Jacka Stutryka. Z tą podwyżką ja się nie utożsamiałem. Nie widzę takiej potrzeby. Ona jest po prostu za duża. To nie zachęca mieszkańców, a przypomnę, że ta podwyżka, którą w tej chwili cofnę, została przegłosowana tak naprawdę, kiedy pandemia się rozpoczynała. Nie trafiają do mnie dzisiaj argumenty, że nie ma wyników, bo jest pandemia, ale podwyższaliśmy tak naprawdę, ta informacja była, kiedy pandemia się rozpoczynała. Kilka dni temu w tym samym studio prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mówił, że Wrocław to wspólna sprawa, że są nowe inwestycje, które trzeba realizować i na miasto muszą, w tym także na MPK, zrzucać się muszą wszyscy. No ale proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zachęcamy mieszkańców dużą podwyżką. Pragnę tylko przypomnieć, że jeszcze wyniki sprzed 2-3 lat pokazywały, że bilet jednorazowy to jest okolice 30% dochodów wpływów z biletów, bo oczywiście studenci korzystają z Urban Card, natomiast osoby w wieku senioralnym, które mają blisko wieku emerytalnego, jeżeli potrzebują jednorazowego przejazdu, nie będą kupować biletów długoterminowych, będą kupować jednorazowe. Tu jest odpowiedź na to, że to jest najbardziej dochodowy bilet, z którego największe są dochody. W związku z tym nie zachęcamy mieszkańców, podwyższając im aż o 35%. Jednocześnie podwyższamy z 3 zł do 7 zł podwyżkę za płatną strefę parkowania. Czyli jak zachęcamy mieszkańców, żeby korzystali z MPK? Podwyżką dla MPK i podwyżką za parkowanie aut. No to nie rozumiem. I to jest w tym samym czasie. Te podwyżki były w tym samym czasie na wniosek pana prezydenta. W związku z tym nie rozumiem, jak mamy zachęcać i rozmawiać z mieszkańcami, żeby próbować im wskazać tą informację, żeby próbowali korzystać z MPK. Natomiast nie rozumiem ostatniego wpisu pana prezesa i MPK, który stwierdza, że nie dojdzie do przetargu 30 tramwajów, tylko dlatego, że obliczono, nie widzieliśmy tych danych, wpływy straty z tej obniżki biletów
na poziomie 15 milionów rocznie. Ja nie trafiają do mnie te argumenty. Być może się okaże, że poczekajmy. A wy macie jakieś swoje wyliczenia? Dzisiaj... Decydując o obniżce cen, mieliście jakieś wyliczenia? Czy Wrocław na tym straci, zyska, czy wyjdzie na zero? Moim zdaniem zyska, dlatego że długofalowo poczekajmy na wyniki. Długofalowo może się okazać, nie wiem skąd ten pesymizm, że wpływy do MPK przy obniżce biletów zostaną zwiększone, dlatego że chętniej ludzie będą kupować te bilety. Mówię, tak jak rozmawialiśmy, 1 lipca wchodzi w życie uchwała. Nie rozumiem także postępowania części radnych, którzy próbują unieważnić uchwałę tak naprawdę dla mieszkańców, bo to jest uchwała dla mieszkańców. Ja się nie spotkałem, żeby mieszkańcy krytykowali obniżkę, natomiast krytykują radni miasta Wrocławia. Jest to moim zdaniem działanie na szkodę mieszkańców. Panie radny, jak się pan zapatruje na ten pomysł, by w ogóle pomyśleć o tym, wprowadzić bilet 365 za 365 zł, bilet roczny? Jest to ciekawy pomysł do rozważenia, innowacyjny. Nie wiem oczywiście, jakie będą wyliczenia na lata, bo nie można takiego zobowiązania przyjąć, że taki bilet będzie i będzie już na stałe za 10-15 lat, bo nie wiemy, jak będą. Ale jesteście, znaczy jest pan za tym, żeby coś takiego w ogóle przetestować? Tak, ja jestem. Na przykład na jeden rok. Tak, ja bym taką innowacyjną inicjatywę poparł, sprawdziłbym, zobaczył po roku, byśmy widzieli, jakie są wyniki. Jest to godna propozycja uwagi. A taka propozycja pojawi się na sesji? Zobaczymy. Sesję mamy 17 czerwca. Na tą chwilę takiej propozycji w formie uchwały nie ma. A szykujecie coś w tej sprawie? Na razie trwają dyskusje, także musimy też mieć aspekt prawny co do wyników, możliwości uzyskania przychodów i całej formalności, która wiąże się z projektem uchwały, ale mówię, jest to jeden z pomysłów, których rozpatrujemy. Mhm. Panie radny, jak pan myśli, co będzie od 1 lipca? Wrocław dojdzie do porozumienia z kolejami dolnośląskimi, z Polregio i będzie kontynuowana ta współpraca na wspólne przejazdy na bilet MPK i kolei? Czy trzeba będzie szukać innego rozwiązania? Mam taką nadzieję, że strony dojdą do porozumienia. Po to też była uchwała Rady Miasta z dnia 20 maja, którym daliśmy ten miesiąc do zakończenia o drugie czytanie, z tego drugie czytanie projektu uchwały, po to, aby strony się porozumiały. Ja też problemem na pewno są pieniądze, bo Koleje Dolnośląskie, ale także Urząd Miasta inaczej wylicza tutaj zyski. Są dwie propozycje na stole, Urzędu Marszałkowskiego i Miasta, tak. I pewnie jak pan je patrzy na jedną i drugą, no to są zupełnie różne. Jak je pan ocenia? Na razie z informacji, które uzyskałem, doszło do porozumienia w jednym punkcie dotyczącym, że będziemy płacić za zatrzymanie się pociągów, tak zwane, tak to się fizycznie nazywa. Tego chciał Wrocław. Na terenie miasta Wrocławia. Przypomnę, że tych w zeszłym roku to było około 283 tysiące zatrzymań. I od tej kwoty będziemy tutaj ponosili koszty związane z obsługą. Natomiast Wrocław, czego nie rozumiem, gmina Wrocław, miasto, pan prezydent jakby zawarł porozumienie, które opiewało na kwotę 47 zł za jedno zatrzymanie. Natomiast w tej chwili żąda od Kolei Dolnośląskich obniżki stawki na poziomie 27 zł, czego nie rozumiem, no bo jednak ktoś tą umowę na stawkę 47 podpisał, uważał, że wszystko jest w porządku, konkretnie urzędnicy, natomiast w tej chwili jakby z 47 do 27, to jest zbyt duża różnica. Koleje Dolnośląskie stają przy stawce 47, próbując tutaj wspomóc się, że na wszystkich 10 nowych przystankach, nowych przystankach kolejowych w przyszłym roku 2022 stawka dla tych 10 przejazdów może być zmniejszona do 39 zł, więc jest tu już obniżka. No i kwestią sporną jest oczywiście trwanie umowy. No, Urząd Miasta chciałby wiązać się krótkoterminowo na 3 lata, a Koleje Dolnośląskie chciałyby tą umowę zawrzeć na 15. Natomiast kibicuję. Szkoda tylko, że prezydent Jacek Suty, który zasiadał też w Radach Nadzorczych Kolei Dolnośląskich, uważałem, że będzie wzmocnieniem w tych negocjacjach, że dzięki temu Wrocław nie tylko zyska, ale także rzeczowo, merytorycznie będziemy mieli duże wsparcie. Tak się nie stało. Prezydent złożył rezygnację z chwilą konfliktu. No, mamy spektakl medialny, przerzucanie przez dwie strony swoich argumentów. Mam nadzieję, że do końca czerwca uda się... Ale PiS może pomóc w tych negocjacjach. W końcu macie duży wpływ na marszałka. Jesteście w koalicji w sejmiku. Oczywiście trzeba mediować, dlatego wiem, że te rozmowy są. Czekamy z utęsknieniem, aby się udało. Jeżeli oczywiście będzie potrzebna pomoc mediatora, na pewno pan marszałek tutaj, czy też prezydent Wrocławia na pewno tutaj ten pomysł poprą. Natomiast, mamy nadzieję, że uda się... A co do samej długości tej umowy, to panu jest bliższe to 3-letnie czy 15-letnie rozwiązanie?
Myślę, że można by prowadzić kompromis. Jeżeli mamy 3,15, zawsze można się spotkać po środku. Także ja bym tutaj proponował daleko idącą współpracę. Nie wiem, może to być 8 na przykład. Mm-hmm. Panie radny, prezydent Jacek Suturyk przekroczył półmetek swojej kadencji. Jak by pan go ocenił za tę połówkę kadencji? Ta połówka jest złożona, bo z jednej strony mamy plusy w postaci inwestycji, które są i trzeba przyznać, że są realizowane, między innymi tramwaj na Nowy Dwór, tramwaj na Popowice, Aleja Wielkie Wysły, remonty mostów, czy niedługo wymiana torowiska na ulicy Ruskiej. Natomiast chciałbym zauważyć, że są to w większości inwestycje duże, natomiast są to inwestycje kontynuowane jeszcze przez poprzedniego prezydenta. To nie są nowe inwestycje, których pan prezydent nam zapowiedział. Natomiast minusem tej kadencji jest jednak ciągły konflikt w Radzie Miasta, bo pan prezydent zaczynał kadencję 24 radnymi w ramach własnej koalicji. Zostało tych radnych już 18. Mamy odwoływanie wiceprezydentów, stratę, brak dialogu prowadzonych z radnymi, ale także z mieszkańcami. No, ja tutaj widzę politykę też prowadzoną podwyżek, niestety cen różnego rodzaju. Od wspomnianych w zeszłym roku 2020 podwyżki drastycznej płatnej strefy parkowania, biletów MPK. Mhm. Mamy też podwyżkę, i to nie przed pandemią, jeszcze chciałbym zauważyć, znaczną podwyżkę najmu czynszu komunalnego, prawie o złoty 50. No to na przykładowe mieszkanie 50-metrowe jest to 75 zł podwyżki miesięcznej. Mamy do granicy tak naprawdę wytrzymałości podniesiony podatek od nieruchomości. Był wniosek o podwyżkę kilkanaście procent wody, natomiast tutaj spółka firma Wody Polskie, ten wniosek zablokowała. Być może jeszcze w tym roku będzie kolejna próba podniesienia. Więc ja bym tutaj nazwał troszeczkę tą prezydenturę też prezydenturą podwyżek, bo wszystkiego nie da się wytłumaczyć szalejącą inflacją czy też innymi sprawami związanymi z rządem, bo te podwyżki były jeszcze przegłosowywane przed pandemią, daleko przed pandemią, mówię, część tych podwyżek, a część dopiero na samym początku. Także te rzeczy krytykuję. Krytykuję brak dialogu z mieszkańcami. Sam jestem wnioskodawcą kilku projektów dla mieszkańców, między innymi budowy tramwaju na Muchobór Wielki, ale także budowy oświetlenia, choćby nawet w Parku Tysiąclecia dla Nowego Dworu, Kuźnik, Żernik czy Muchobor Małego dla 60 tysięcy mieszkańców. Ten wniosek też przepadł. Mm-hmm. Także podsumowując, i mógłbym jeszcze wymieniać oczywiście też inne niezrealizowane obietnice, podsumowując, stawiam ocenę jak w dzienniku szkolnym, oceniam to na 3. Mam nadzieję na 3 dla pana prezydenta. Mam nadzieję i tak też wierzę, jestem do dyspozycji, że po pełnej 5-letniej kadencji na pewno, być może uda się ten stopień poprawić na 5. Będę kibicował, będę pomagał, ale dzisiaj wystawiam niestety za te wszystkie sprawy ocenę numer 3. Panie radny, wspomniał pan, że prezydent ma 18 radnych, 19 w opozycji. PiS i Nowoczesna w opozycji to już koalicja? Nie, nie ma koalicji żadnej. Nie umawiacie się na wspólne głosowania? Oczywiście, że nie. Panie redaktorze, oczywiście, że nie. Dla nas jest ważny Wrocław, dla nas są ważne programy. Wspomniane bilety MPK, myśmy od samego początku kwestionowali, że to tak naprawdę odstraszy tutaj pasażerów MPK od lojalnościowego, uczciwego kupowania biletów. Skończy się albo brakiem korzystania z MPK, albo jazdą na gapę. Natomiast tutaj Nowoczesna głosowała inaczej. Oni mają swoje wyliczenia, my mamy swoje wyliczenia. Mhm. Warto popierać dobre projekty i są takie projekty, w których popieramy różne wnioski w różnych sprawach. Chciałbym przypomnieć, że na ostatniej sesji popieraliśmy przecież też różnego rodzaju na poprzednich sesjach wnioski pana prezydenta, także czasami nasze wnioski przechodzą. Rada Miasta nie jest do zawierania sojuszy politycznych, ale do rozwiązywania spraw mieszkańców i tak też to traktuję. A głosowanie w sprawie Macieja Zielińskiego to nie był sojusz polityczny? Oczywiście, że nie, dlatego że proszę zauważyć, panie redaktorze, że 3 dni później sąd wydał w tej sprawie wyrok i jakbyśmy wyszli prawnie w sytuacji, w której to 3 dni po sesji, w której głosowaliśmy odwołanie czy wygaszenie mandatu radnego Maćka Zielińskiego,
okazało się, że zarzuty stawiane wobec niego są niepewne, to znaczy nie został legalnie powołany do zarządu, a na tej podstawie mieliśmy go pozbawić mandatu. W związku z tym, jak stałaby, w jaki sposób zostałaby oceniana Rada Miasta, która 3 dni później okazałoby się, że prawnie podjęliśmy wadliwą uchwałę, wygaszając mandat nielegalnie radnemu. Panie radny, mamy minutę do końca, chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać. 1 lipca ruszy Narodowa Loteria Szczepionkowa. Będzie można wygrać hulajnogi, samochody hybrydowe, 100 tysięcy, a także 1 000 000 zł. To zachęci, myśli pan, Polaków do szczepień, bo badania pokazują, że 1/3 nie chce się szczepić. Coraz więcej osób deklaruje, że jest przeciwna szczepionkom. Każdy sposób jest dobry. Są też sposoby zwiększające frekwencję i pomoc finansową dla tych samorządów, które osiągną minimum 75% progu szczepialności, szczepień. Między innymi to są do 100 tysięcy, milion, więc szukamy każdego pomysłu, aby wspomóc inicjatywę polegającą na szczepieniu. To jest bezpieczeństwo dla nas wszystkich. Loteria też jest jakimś ciekawym rozwiązaniem. Mamy do wygrania i po 500 zł, i loterię po 50, po 100 tysięcy, aż po nawet po 1 000 000 samochody hybrydowe. Szukamy pomysłów każdego i też prosimy o te pomysły. Jeżeli jakikolwiek sposób inne opcje polityczne czy inni przedstawiciele innych władz mają pomysł, bardzo chętnie posłuchamy, siądziemy do rozmów, aby zwiększyć frekwencję szczepionkową. Tyle Łukasz Olbert, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.